Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Bannerlord Game of Thrones Trial of the Seven Kingdoms. Kolejny odcinek, gra mi się właśnie ładuje, więc za sekundkę powinniśmy już wszystko mieć. Patrzę tylko, czy tutaj jest wszystko ok, czy aby na pewno nic mi nie będzie zacinało i jest ok, powinno wszystko śmigać. Dziękuję wszystkim za łapeczki i komentarze spod poprzedniego odcinka. Naprawdę dzięki wielkie, jak również dziękuję wszystkim tym, którzy subskrybują mój kanał. Niestety wciąż poniżej 40% subskrybentów ogląda filmy, reszta to są ludzie, którzy nie subskrybują filmy z Bannerlorda. Przy innych seriach ta konwersja jest wyższa, no ale cóż, jedziemy dalej, także armia jest zebrana. Doładujmy troszeczkę tutaj ten cohesion, tak z kilka razy. I tak, pojedziemy od wioski do wioski i zmierzamy w kierunku Lannisterów. Wojna z Lannisterami trwa, więc na nich się dzisiaj skupimy. U Outlapsów 47, to nie, nimi się nie zajmujemy. W porządku, Highgarden. Świetnie. Niech będzie jeden Raider, może być. Tutaj nic już nie kupię, ale mogę sprzedać. 4000 są, no to zawsze coś odzyskamy. Raz, dwa. Świetnie. I jedziemy dalej. 483 tysiące, 489. Dużo dostałem kasy. Teraz tak. Czy skupimy się na Eishmark? Będzie ciężko bronić Eishmark. Myślę, że skupimy się na Castamir. Idziemy na Castamir. Tam też jest jedna armia, która rejduje. Która napadła tu wioskę. Ewentualnie pójdziemy na Silver Hill. Też mogłoby być obleganie Silver Hill. Ale nie. Zajmiemy się od Castamir na razie. W chwili obecnej Castamir. 75 obrońców. Sir Malvin tutaj jakiś biega. O, jest tutaj 500 ludzi. Zamek Red Lake jest oblegany. Czy wy idziecie obronić zamek Red Lake? Tak, idziecie. Dobra, tutaj mamy 400 obrońców. 400 obrońców, dobra. Teraz jest dwa razy tyle. Będziemy budować. Zaczniemy od rebuszy. Mówicie mi ciągle o tych... Ktoś tutaj pisał o katapultach czy coś, ale katapulty raz, dwa zostają zniszczone. Nie ma za bardzo z nich jakiegoś takiego użytku. A w samej bitwie ich nie potrzebuję, więc będziemy budować trebusze. O Craighall. Staram się bronić. Czy Craighall jest właścicielem Castamir? Sir Melvin Sarsfield. Nie. Sarsfield. Dobra. Dobra, schowajmy to. Schowajmy to. Tam Janę gonią, widzę. Bardzo. Dobrze. Chowajmy to. Czekamy, czekamy, czekamy. Oblężenie trwa. Nasi, Natysia, armię, co ty robisz? Nie widzę, co oni robią. To jest właśnie to, że nie widzę, co ta armia robi. Dobra, zaraz wyciągniemy wszystko. Jakaś większa armia mi do mnie tutaj nie zmierza. Nie, nikogo nie ma. W porządku, więc możemy wystawiać. Możemy wystawiać. I zobaczymy. No zbierają się. 130, mamy 200, 300, 400 ich tu jest. 400 ich tu jest. Katapulta zniszczona. Dobra, 516 już mam złota. Armia dalej, nie wiem co ona robi. Dobra. Teraz te mury zniszczymy. Połowa. Cały czas się zbierają. Dobra. Jeden zniszczony. Drugi zniszczony. Poczekam jeszcze na to. A już nie strzelają. Okej, myślałem, że będą strzelać do tych katapult też. Chyba, że mogliby strzelać. Nie wiem.
Możliwe, trzeba było chwilę poczekać, aż system zatrybi, że ta katapulta jest na tych murach. W porządku. Autodeploy i lecimy. Archers! Infantry! Stop! Cavalry! Give them hell! Bowmen! Forward! Move! Mounted archers! Forward! Move! Horse archers! Forward! Tutaj też, dobra, w porządku. Musiałem ich pochować, bo tam się zebrała armia. Oni poszli do ataku? Infantry! Do ataku, naprawdę, do ataku, panowie. Nie czekać. Przecież mury mam rozwalone. Co wy robicie? Czemu tu kamienie leżą? Mam rozwalone mury. Teraz czy to miasto jest jakieś... inne, że tymi murami nie chcecie wejść, czy co? Dobra. Co jest? Panowie. Dobra. Dziwne to. O, ktoś do mnie strzelił chyba. Tak. Dobra, część walczy. Część dopiero tutaj wchodzi. Okej, on nie żyje, to już jest ciało. Dobra, wszyscy się wlewamy tędy już. Dobra. W porządku. Dobrze, no, tylko traf. Kupiłem. Ale też oberwałem czymś, chyba jakiś łuk. A widzę, od kogo oberwałem. I mnie dziabnął. I mnie dziabnął, 120. To już jest, raz, dwa. 40 straciliśmy tylko. 43. Czekaj, czy wzrośnie powyżej 50? Chyba wzrośnie. Powyżej 50 wzrośnie. Ale 55 nie powinno. A może nie wzrośnie? Nie wzrosło. Dobra, pokonani. Biorę jeńców, wchodzimy do środka. Pokażmy litość. Handel. No. To też na sprzedaż, to też. Siodeł troszeczkę mamy. Okej. Świetnie, teraz tak, idziemy do lochu. Wrzućmy jeńców do lochu. Teraz rekrutowanie tu już jest. To 10 weźmy. Zarządzanie teraz garnizonem. To 37, zaraz to zobaczymy. Poawansujmy wszystkich. Trochę piechoty też zrobiłem.
Wciąż mam trochę pożyczonych wojsk. Dobra, tych co teraz? Mercenary Swordsman, dwóch wrzućmy. Czterech Lutersów, Western Lance, Recruit O, dobrze, oni się nie wrzucili, okej. Okay. Bo już się bałem, że się tam wrzucili. Coś tam jest. Dobrze. Jeszcze raz tam wejdziemy. Czy jeszcze zostawicie tam ludzi, jak tam jeszcze raz wejdę? Coś tam zostawili, dobra. 184 mamy teraz. Może Cornfield Castle teraz. Od razu idziemy za ciosem. Pomożemy pani Mirze Reed. Właściciel Castamere. Lord Crowl. Randall Tarly. Ty masz Strong Song, panie Tarly. Teoretycznie to by ci wystarczyło. Ty z drugiej strony masz tutaj wszystko obok, niedaleko. To będziesz miał tutaj, damy tobie. Tak, bo ty masz dużo dzieci. Na razie będziesz sam to musiał wszystko bronić, ale ogólnie jest w porządku. Mira chyba ucieknie. Mam nadzieję, że ucieknie. Dobra, siostra awansowała. Siostra awansowała i teraz tak, atletyka czy jeździectwo? Dajmy ci w jeździectwo na razie punkty. Teraz tak. To ja idę na Cornfield. W takim razie. Jak oni tam gonią tą jedną, to niech ją gonią. My ruszymy na Cornfield. Z tym, co mam, przejmiemy kolejną rzecz. Gregor Clegane. O, proszę. Zrobimy to chyba w bardzo podobny sposób, nie tracąc jakoś dużo sił. Raz, dwa i trzy. Malutki zameczek to jest w ogóle. Oni mnie zaraz zaatakują. No to wygląda, że zaraz na mnie ruszą. Jeśli mam kogoś w pobliżu, Sir Wallace, chodźmy tutaj, to niech podbiegnie. Jeżeli nie... Moja wioska jest atakowana z Westbrooków. Niedobrze, taran. Zróbcie mi. Tego nie chcę. Chcę szybko taran. Żeby w razie W zapauzować i zaatakować, żeby ruszyć szturmem na miasto. Dobrze. I teraz tu będzie więcej. Poprowadźmy atak na tym jednym tym, bo ich tu zaraz będzie więcej. Muszę szybko zająć ten zamek, zanim do mnie dobiegną. Więc... Tego się obawiałem, że zaraz na mnie ruszą. A walnej bitwy nie chciałem. Wolę zdobyć zamek. Używacie trebusza, używacie. Świetnie. Dobrze. Ale echo tu jest na tej mapie. Jakbym to ja był w zamku, a nie oni. Za nisko. Dostał kolejny. Żyje. Zginął, ale nie ten. Chyba, że raz trafiłem w jednego, raz w drugiego. Oj, schylił się akurat. Mogło tak być. Headshot. Dobra.
Nie trafiłem. Oj, za wysoko. Leżysz. Ostatni bełt. Trafiony. Cztery bełty znowu. Dobra. Trafił go ktoś, drugiego też. I tego ja trafiłem. Jeszcze kusznictwo mi wzrosło. Dobra. Prawie. Ale ten jeszcze tu fajnie wygląda. Dostał. Dobrze. Ładny zameczek. Bardzo, bardzo przyjemny w ogóle chyba do obrony, mi się wydaje. Mimo, że taki mały. Dobra, wchodzą do środka. Te łuki tutaj strzelają. No i widzicie, klikam i nic. A pisaliście mi w komentarzach, że źle klikam. Bardzo dobrze klikam, tylko po prostu wy nie wiedzicie, bo nie ma żadnego kursoru, że nie klikam. Klikam. Pozdrawiam cię, Tiger. Cały czas piszesz jakieś komentarze, a jakby totalnie widzisz, że klikam cały czas tutaj. Cały czas klikam w to miejsce i nic się nie dzieje. No. Także serio, jakby... No i może wam się wydawać coś. No, gra... oblężenia są mega zbugowane, więc serio, nie musicie mi każdej pomyłki, każdego błędu wytykać, bo często nie jest tak, że to jest mój błąd, tylko po prostu ta gra jest zbugowana. Tak samo jak dodawanie fifów do kolejki budowania. Tak samo jak to jest zbugowane, plusik dodaje ci następny, a nie usuwa poprzedniego, więc jeżeli ja chcę dodać nowy, to muszę całkowicie to wyzerować. Tu odnoszę się do komentarzy jednej osoby, która cały czas mi pisze dzień w dzień jakieś komentarze, po prostu przypiernicza się do każdej drobnostki. Aczkolwiek no, są takie sytuacje jak te, że chodziło o to, żebym w ogóle, skąd ten wywód, moi drodzy, chodziło o to, że ta brama ostatnio w jakichś tam odcinkach podobną nie klikałem i dlatego, że źle kliknąłem, dlatego nie chcieli pójść. No ale teraz ewidentnie widzicie, że dobrze klikam, tylko po prostu to jest zbugowane, nie? No, także też jakby nie wymyślam takich rzeczy sobie. Rozumiem, że Bannerlord może wam się podobać, ale... I mi też się podoba, ale... Uważanie, że ta gra jest pozbawiona błędów jest zgubne, no bo wtedy... Twórcy nigdy tej gry nie poprawią, bo po co? Dobrze, są te drabiny, bo tak to by było tragedia. To 11 osób, dobra, mamy. Jedna osoba, dwie. Ja czy zdążę? Chyba nie. Zdążyłem. Mamy to.
40 awansowało. 20 u mnie. Świetnie. Myślę, że jak będziemy w środku, to chwilę tu posiedzimy. Bo zaraz mnie czeka bitwa, nie? A myśmy garnizon teraz wrzucili, trochę nam zginęło, kilku mamy rannych po tej bitwie, więc jest nas jeszcze mniej. No zaraz dojedzie nam pomoc. Muszę zobaczyć, czy Sir Wallace'a złapią. Nie złapali, ale my złapiemy. Tutaj. Razem z Sir Wallace'em. Aesos? Dobra, tam gdzie ludzie chcą. Będę na razie szedł według tego, co ludzie chcą, chociaż no Tarlym bym dał, bo teoretycznie Tarly też ma tylko jeden Fifi też w okolicy Gate of the Moon, ale... No, halo, co jest? Co jest? Co się dzieje? Halo, gro, no dlaczego nie mogę cię zaatakować? Okej. Okay. A jak zrobić disbound army? Nie mogę walczyć w ogóle w tej bitwie. Totalnie nie mogę... A ciebie? Nie mogę w tej bitwie walczyć, nie wiem dlaczego. To było dziwne. To było mega dziwne. Gra się po prostu zacięła. W sensie... What? Tak jakbym miał z nim jakiś pokój podpisany, czy coś. Dobra. No ale w porządku. Kolejne przejęte, teraz tak. My się wrócimy w stronę Highgarden. No to Rustikę może złapiemy jeszcze, oczywiście, że tak. Jeśli ją dogonię, 4,5, no to nie dogonię. Nie, idziemy tam pomóc. Idziemy pomóc. Oczywiście, że tak. Weźmy jeszcze tylko tych. 400 mogę mieć ludzi. 400 ludzi mogę mieć. To wszystko sprzedajemy. 560 mam kasy. 1000 oczywiście. Dobra. Okej, teraz tak. W tym miejscu. Tu gdzieś to musi być. Została Regnard Estern. Złapał moją siostrę. Regnard Estern. On gdzieś tutaj musiał być, co? Dobra, na razie ja będę łapał. Tych tutaj warto by było złapać. 2-3, 2-3. O, jak on złapie, to może i ja złapię. Musiałbym wywalić ludzi i wziąć konnych. Dobra, ale myślę, że jeśli on gdzieś ją miał przerzucić, to pewnie w Silverhill ją przetrzymują. Strzelam, że, że jest to Silverhill. To zgarniemy. Wow, on się wrócił. To zaraz zawołałem tego, więc on się będzie wracał, to zgarniemy ciebie. Mam cię. Aha. Dziwne. Mega dziwne. Nie mogę atakować ich w ogóle. Jak prowadzę armię, chyba nie mogę atakować. Tak mi się wydaje. Bez armii mogę, ale to jest... Tak nie powinno działać. Może się coś odblokuje. Na razie po prostu oblężenie miasta. Na razie po prostu oblężenie miasta, idziemy za ciosem. Parok. Leadership. No, sam Farok. O którym była mowa. I Farok zdobył poziom. Farok zdobył poziom teraz.
Taktyka, medycyna. Scouting, taktyka. Teraz taktyka. Dobra, nasi tu dają radę, dają radę. Dołączyli do mnie, dołączyli do mnie. A, dobra, zapomniałem. Raz, dwa, trzy i cztery. Kolejne miasto będzie wzięte szturmem. Teraz Silver Hill. Dobra, Farok dołączył do armii. Kevin Lannister. Czy oni mnie atakują? Oni mnie atakują. No dobra. No dobra. Kevin Lannister. Młodszy brat Tywina Lannistera i mąż Lady Dorona Swift. Okej. Okay. I zaatakowali nas, mimo że ich jest 200 mniej. Mogą mieć o wiele lepsze jednostki. Bo pasek był na równi w pewien sposób. Zobaczymy. Widzę, że gra się coś buguje, bo głos też jest zbugowany. Więc bardzo możliwe, że po restarcie będzie śmigało wszystko znowu, tak jak należy. O, coś takiego. Zejdźcie nieco niżej, bo oni będą w tej rzece. Przy tej rzece, tutaj. Natomiast piechota idzie tu. Oni będą przechodzić przez most. Fajnie by było ich złapać na tym moście. Gdzieś tam już trafiam. Nie, tu jest okej, tu jest okej. Dobra, dobra, źle. Ustawmy się po prostu. W linii. Ustawmy się w linii i strzelajmy, bo nie będzie to najlepsze zaraz. Kawalerię też wyślę do ataku. Dobra. Uważać. Nie trafiłem. Dobra, zejdę z konia, będzie mi się łatwiej walczyło. Wszyscy do ataku po prostu. Teraz już wszyscy do ataku. Nie wiem, jak tu się w ogóle piechota tak szybko znalazła. Jedna. Kiedy tamtą widziałem na moście. Chyba, że ja to byli konni, którzy tracili konie od moich łuków. Nic nie widzę. Sokra. To są zwykli lutersi? No teraz nie, ale... część z nich... naprawdę srogo musiała oberwać.
Dobra. Okej, no tam gdzieś jeszcze walczą. Ci już uciekają, to ja wracam do tych walczących. A nasi na most wchodzą teraz, nie? To już się wyrównuje bitwa, mimo że wygrywaliśmy, to tutaj jednak walczymy na wąskiej przestrzeni. No i tak ich przytłoczymy. O ty! Dobra. Leżysz i teraz kusznik. Leżysz. Dobrze. I świetnie. Ktoś jeszcze do mnie strzelił. Tu. Dobra, leżysz kolejny. Dobra, będę miał przeładowaną. No ale to już jest końcóweczka. Mamy ich. Teraz możemy już sobie właściwie poczekać. Tu! To prawda, jeszcze gdzieś tam jest, ale to już są uciekający w większości, także... Dobra. Jak to się wszystko... Jeszcze 80 gdzieś tam gonią, ale no to już chyba raczej uciekający są, bo... Nie, nasi walczą z nimi. Tak, nasi z nimi walczą. Bo mi flaga uciekających jest tylko 28. To jest po prostu ekipa, która się chyba teraz zrespiła. 59. Ale że walczyli. To jest ciekawe. On chciał tego konia wziąć. Tutaj. Ja jeszcze kogoś poszukam. Tu nic, tu nic, tu jest coś. Ale to jest koń szybki. Myślałem, że wstał. 13 jeszcze gdzieś. O, widzę, widzę, tutaj. Zabili go. No w porządku. Dobra, jeden to został jakiś, ale... Mamy to. Farok... O nie! Kevin Lannister i mój brat. Kurczę, Farok zmarł na polu bitwy. I Kevin. A ja Farok wezwałem tutaj jako ostatni... Ojojojoj, niedobrze. Ważne, że Kevin Lannister, on przyprowadził 300 żołnierzy, więc był jednym z ważniejszych ludzi w Lannisterach, ale niestety... kontynuujemy oblężenie? Nie. Opuścimy oblężenie. Opuścimy oblężenie. 500 ludzi tylko mam. Czy tych ludzi możemy zgarnąć do siebie Faroka? Mam nadzieję, że tak. Dołączyli do mnie, dobra. Mogłem ich przynajmniej zgarnąć. Niestety. Dobra, tutaj możemy disbandować tę armię teraz. My pójdziemy do Highgarden i... No i całkiem przyjemnie to poszło. Całkiem przyjemnie. Tereny wzięte. Ja bym może się nawet zastanowił nad pokojem jeszcze z Lannisterami, czy nie, nie chcemy pokoju. Chcemy dalej się z nimi cisnąć. No i w porządku. W porządku. 4 Soul Sword, go to dungeon, donate prisoners i teraz tak. Mam tutaj jakiś takich więźniów. A reszta będzie sprzedana. To jest 17 tysięcy dla mnie. Tego 10 tysięcy tutaj. O wiele lepsza kusza. Biorę. Jak z bełtami, o wiele lepsze również. No dobra.
Sprzedajemy to wszystko. Świetnie. Jedzenie jakieś mają? Może mają jakieś jedzenie? Mięso, ryby. Teraz trochę. Mieli nasi bardziej rozmaito. W porządku. Teraz tak. Lord John Belmore stworzył swoją armię. W porządku. Przejęcie Raven Tree Hall też nie byłoby głupie. Traveling to Strong Song. Naprawdę nie byłoby głupie jeszcze. I Acorn Hill. To może zrobimy to teraz. Się na tym bym skupił. Tylko tak. Ja sam osobiście chcę troszeczkę ludzi porekrutować. Żeby ich mieć więcej. Cały przypływ. Teraz tu od wioski do wioski. On gdzieś tam sobie ucieka ode mnie. Pomyśli, że go gonię. Ja się zajmę po prostu rekrutacją. No i na czele takich 400 ludzi. Powinno to być dobrze. Hmm? 621 tysięcy. Jana została wzięta w końcu. Złapali ją. Golden Grove. O, wejdźmy też. Teraz tak, handel. Ile macie tu kasy? 21 tysięcy. No i lepiej. No i lepiej. Sprzedam to wszystko, co tutaj należy do Lannisterów. Świetnie. Adlis Leuford. Czy go złapiecie? Złapialiście go? No to pomożemy tutaj od razu na quick battle. Nie ma co. Nazywam się Dail, a ty jesteś moim jeńcem. To była ona. Była ona chyba, tak mi się wydaje. No i świetnie. Teraz tak. Wejdziemy tutaj. Kawaleria. Oczywiście, że tak. Oho. Jego. Dobrze. Tam coś mi palą. Moje wioski są palone. Pasos. Moje wioski. Chyba musimy się tam wrócić. Chyba musimy się tam wrócić. I zrobić z tym porządek. Dobra. Tam w ogóle przejechał, a to Toland jest chyba. Toland możliwe, że to tamci nawet nie Lannister. O, to może nie być Lannister, tak teraz sobie myślę. Zobaczymy, zobaczymy kto. Zanim dojadę, to już będzie za późno. Chociaż może nie. Może nie. Jasen został zaatakowany. Lord Westbrook, to oczywiście, że zaatakujemy go w takim razie na szybkiej walce. Chociaż stu... No, 12, dobra. Lord Westbrook jest moim jeńcem. Dobrze, on miał dużo jeńców też. Świetnie, w takim razie uratowani. Tu nawet są obrońcy jacyś, nie, ale jest okej. Fajnie wyszło, fajnie wyszło. Moi drodzy,
Ale to by było na tyle, także ja wam bardzo dziękuję. Dzisiejszy odcinek 40 minut, także dzięki wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.